important doctrine of church. Temat jest bardzo ważny, doktryna o Kościele. Let's open our Bibles from Acts 1:8. Otwórzmy nasze Biblię na Dziejach 1:8. Here is the mission of the church. Tutaj jest misja Kościoła. I didn't take Great Commission because that's the mission of discipleship. Nie wybrałem tutaj tego wielkiego posłannictwa, ponieważ jest to misja uczniostwa. And that's already a little bit like more detailed version. It's part of the church. To jest część Kościoła, ale to jest taki jakby bardziej szczegółowy werset. But God has the plan to rescue the world from evil things. Ale Bóg ma głęboki plan, żeby wyratować świat ze zła. And it's here. I on jest tutaj. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi, łączając was i tutaj to miejsce. So, this is all about church. Więc to jest wszystko o Kościele. And we can call that dispensation of church as well. Możemy to nazwać również dispensacją Kościoła. It started in the first Pentecost. I zaczęło się to w dniu Pięćdziesiątnicy. And that's in Acts 2. I to było w Dziejach Apostolskich 2. It was 12 apostles there. Tam było 12 apostołów. And 120 disciples or churchmen, not church members, but 120 other believers. I 120 innych wierzących. And God poured out the Holy Spirit to them. I Bóg wylał na nich Ducha Świętego. And apostles spoke on tongues, 12 different tongues, understandable tongues. I apostołowie mówili językami, 12 różnymi językami, rozumianymi, zbijącymi. Everybody was able to hear that Jesus has died for them and rose from the dead. That's good news. I każdy był w stanie usłyszeć, że Jezus umarł za nich i zmartwychwstał, i to jest dobra nowina. And that was the beginning of the church. I to był początek Kościoła. Church didn't start in the Mount Sinai when God gave the law to Moses. That was not the beginning of the church. Kościół nie rozpoczął się na Górze Synaj, kiedy Bóg dał prawo Mojżeszowi. To nie był początek Kościoła. But the biblical history is not all about church. It's just one period of time there. It has now lasted 2,000 years. Ale ludzka historia to nie jest cała historia Kościoła. To jest pewien konkretny okres i trwa od 2000 lat. It will end one day. I pewnego dnia się zakończy. 1 Thessalonians 4. Maybe I'm not turning there, but I can explain it. Może nie odwrócę tam na 1 Thessalonians 4, ale wyjaśnię to. 2:18. Tam jest pochwycenie Kościoła. And that can happen in any moment. I to może wydarzyć się w każdej chwili. It means that Jesus Christ comes to the clouds here on the earth. I to znaczy, że Jezus przychodzi na chmury, na obłoki. And church will be taken out of the earth, and we will meet Jesus Christ on the clouds. A Kościół zostanie zabrany ze świata i spotkamy Jezusa w obłokach. And then he is taking us to the marriage feast. Of the Lamb to the heaven. I później on nas zabiera na tą ucztę małżeńską baranka. And that lasts 7 years. I to będzie trwało 7 lat. And in the same time on the earth there is a 7-year tribulation. A w tym samym czasie na ziemi jest 7 lat ucisku. And Israel starts to become the plan of God again. I Izrael ponownie staje się planem Bożym. That's the time when God is calling Israel to be saved as a nation.
I to jest czas, kiedy Bóg powołuje Izraela, żeby był zbawiony jako naród. And what we are doing in our church is that we are doing our best to rightly divide the word of truth. To, co my robimy w naszych kościołach, robimy to, co jak najlepiej potrafimy, żeby właściwie tak oddzielać słowo prawdy. Which means that we try our best to interpret the Bible literally. Co znaczy, że staramy się najlepiej, jak potrafimy, żeby interpretować Biblię dosłownie. Including prophecy. I również, jeżeli chodzi o proroctwa. So that's why we are interpreting those things literally. Dlatego interpretujemy je dosłownie. And you have a small chart in your notes. I macie w swoich notatkach taki, rysunek. What it means rightly dividing the word of truth. Co to znaczy, właściwie tak rozdzielać słowo prawdy. So here we can see that church is part of the biblical history. I tutaj na tym wykresie widzimy, że kościół jest jedną z części historii ludzi. And that's important time because we are living now in that time. I to jest ważny czas, ponieważ my żyjemy w tym czasie. We're calling that dispensation of the church. Nazywamy to dyspensacją kościoła. Some are calling that dispensation of grace, but I think dispensation of church is better. Niektórzy nazywają to dyspensacją łaski, ale ja myślę, że określenie dyspensacja Kościoła jest lepsze. Before that was dispensation of Israel, or dispensation of law. Przedtem była dyspensacja Izraela albo prawa. But I love more dispensation of Israel as a verb. Ale bardziej podoba mi się to sformułowanie dyspensacja Izraela. I have a reason. I mam powód, dlaczego tak uważam. Ponieważ prawo nigdy nie miało być jakimś takim wstępem do zbawienia, Prawo zostało dane Izraelowi, żeby oni mogli zorganizować naród. And they can worship the Lord either in the tabernacle or in the temple. I że mają oddawać cześć Panu albo w świątyni, albo w przybytku. Prawo odnosiło się do służby, a nie do zbawienia. And if you want to make additional notes, I'm encouraging you that you can make it there. You can write there like law is supposed to mean to service. Jeżeli chcecie zrobić takie dodatkowe notatki, to zachęcam was, żebyście sobie właśnie to zapisali, że prawo zostało dane do służby, a nie do zbawienia. I to jest ważne, żeby to wiedzieć, kiedy czytacie Stary Testament. Otherwise there is a danger to move towards what I call legalism. Inaczej jest takie niebezpieczeństwo, żeby przejść do tego, co nazywam legalizmem. And then after the church age there is a time of marriage feast on heaven. I po okresie kościoła jest czas uczty w niebie. And we as believers we will be rewarded. We will receive rewards according to what we have contributed to the church. I jako wierzący otrzymamy nagrody według tego, czego udzieliliśmy dla Kościołowi. And then we are coming back with Jesus to the earth. A później wracamy z Jezusem na ziemię. And then there is 1,000 year kingdom of God on the earth. I później jest tysiącletnie Królestwo Boże na ziemi. And Satan will be in the bondage. I szatan będzie związany. And demonic forces. And Jesus Christ is the king for 1,000 years. I również siły demoniczne będą związane, a Jezus Chrystus jest królem przez 1,000 lat na ziemi. And after that comes eternal state. A potem następuje stan wieczny. And the judgment of unbelievers. I sąd nad niewierzącymi. But let's think about the word church. A pomyślmy o słowie Kościół w Nowym Testamencie. The word is ecclesia. Słowo Kościół to eklezja. At least I have tried to written it in Latin alphabets in 3.1. Ecclesia. Próbowałem to napisać w takim... It's here.
3:1. Ja. Ecclesia. Punkt 3:1. Who knows what language is ecclesia? Kto wie, z jakiego języka jest to słowo? Greek, yeah. Z greckiego. The New Testament was written in Greek. Nowy Testament został napisany w języku greckim. And so Paul or Jesus Christ, they didn't invent the word. Więc Paweł i Jezus Chrystus nie. They didn't invent the word. Nie wynaleźli tego słowa. It has been used already hundreds of years, maybe 1,000 years. Ono już było używane co najmniej od 1000 lat. Do you think that we can show the picture? No, możemy pokazać obraz, zdjęcie. Okay, do you need password? Eklezja ma swoje takie podstawowe znaczenie jako zgromadzenie. And it was used in the Greek city-states. I było używane w tych greckich miastach. So Greek Greek people, they didn't have a nation. Every single city was independent state. Grecki naród nie miał, Grecy nie mieli takiego narodu. Każde miasto to był taki oddzielny stan jakby. And they were several hundreds, maybe as many as 800. Myślę, że około 800 było takich miast. And this picture is from Athen. I to jest zdjęcie z Aten. So it's modern day Athen. And they had this gathering, ecclesia, on the marketplace. Więc oni mieli to eklezja w tym, na w takim miejscu, w tym rynku takim. Right here. And thousands of free men met there. I tysiące wolnych ludzi tam się spotykało. So it meant just gathering. Więc to po prostu oznaczało zgromadzenie. Point B, it was a gathering of independent states. Po drugie było to zgromadzenie wolnych ludzi. And the word ecclesia means like called out. I to słowo ecclesia znaczy wywołani. And it means called out from the home or from the business to gather together. I to znaczy, że zostali oni wywołani tam z pracy, z interesu, żeby się razem zgromadzić. Żeby podejmować ważne decyzje. Or to call out for military. Albo wywołani, powołani do wojska. Because citizens, they some were rich and some were poor and some between that. Więc ponieważ te miasta były, niektóre były bogate, niektóre były biedne, niektóre były pomiędzy. Free citizens, they had different portions. I te wolne miasta miały inne takie działy. To buy weapons. Żeby, na przykład możliwości, żeby kupować so broń. They went to ecclesia. Więc przychodzili na to eklezja. And someone had sword and someone has maybe only spear and so on. I ktoś tam miał miecz, ktoś tam miał może włócznie i tak dalej. And also it was time fixed and announced beforehand. It was certain time, certain day, I believe every year. I również było to taki czas wyznaczony, który ustalony, który był wcześniej znany, więc to był konkretny dzień w konkretnym czasie. I myślę, że to było tak przynajmniej raz na rok. Several times a year. Albo kilka razy. And then we can take the next picture. Następne zdjęcie. And here is Paul's first mission trip. I tu jest pierwsza podróż misyjna Pawła. So he started to plant these small churches. I on zaczyna zakładać te małe kościoły.
and they started to meet in homes. Zaczynają spotykać się w domach. So obviously, what was in Paul's mind that it needed to be the word to describe the church that everybody understood. Więc oczywiste było dla Pawła, że potrzebne jest słowo na określenie kościoła, żeby każdy zrozumiał. What about ecclesia? A może eklezja? Because it was the gathering of free citizens. Ponieważ to było zgromadzenie wolnych obywateli, mieszkańców. Citizens of the coming kingdom. Obywateli przyszłego królestwa. We are not the kingdom of God, but one day we will be part of that. My nie stanowimy Królestwa Bożego, ale pewnego dnia będziemy so częścią Paul Jego. Had an idea that the local churches were called ecclesia. Więc Paweł miał taki pomysł, żeby takie lokalne kościoły nazywać eklezją. It really promoted the value of individual believer. Ponieważ tak naprawdę to określenie promowało wartość pojedynczego, indywidualnego wierzącego. Treated them as citizens. Many of them were slaves. Wielu z nich tak naprawdę było niewolnikami, ale Paweł. Paul treated them as citizens. Traktował ich jako obywateli, mieszkańców. Jewish people, they lived in those cities as well. Żydzi również mieszkali w tych miastach. And they didn't speak Hebrew anymore. I już nie mówili po hebrajsku. They spoke Greek. Ani aramejsku, mówili po grecku. And they translated Old Testament to Greek. I przetłumaczyli Stary Testament na język grecki. And it's called Septuagint. I nazywa się to Septuaginta. And the word ecclesia was in the Septuagint as well. I to słowo eklezja również było w Septuagincie. And it was gathering of any purpose. I to było zgromadzenie dla jakiegokolwiek celu. Always autonomous in nature. Or it was autonomous, like. Była autonomiczne w swojej naturze. It was always organized, visible, physical body of the people. To było zawsze takie zorganizowanie dosłownie osób obecnych, ludzi. And no one had access to the gathering outside of physical participation. I nikt nie miał dostępu poza tym taką fizycznym uczestnictwem. So now we are making conclusions, three points. I teraz takie wnioski formujemy, trzy punkty. How this word was used outside of the New Testament. Jak to słowo było używane poza Nowym Testamentem? And I didn't write them to you. Now you can write them, so we can have a little bit like interaction here. Ja tego nie zapisałam, więc teraz możecie to zapisać i możemy taką mieć interakcję. So ecclesia, meaning gathering or church. Ecclesia znaczy zgromadzenie. Didn't mean church in that time, but began to mean church. I to w tym czasie nie oznaczało kościoła, ale zaczęło oznaczać so kościół. What are the three implications? I tutaj są takie trzy wnioski. First, it was local. Po pierwsze, takie implikacje. Local gathering around important decisions. Po pierwsze, to było lokalne zgromadzenie wokół ważnych spraw. B, it was autonomous in nature. B, to był autonomiczny w swojej naturze. C, it was physical participation. And that was the only requirement for entrance. I C, to było taki fizyczny udział i to było jedyne wymaganie, żeby uczestniczyć w tym. So it was local, autonomous and physical. Więc to było lokalne, autonomiczne i fizyczne. And that was the word that the basic meaning in the New Testament was for the local church. I takie to słowo miało podstawowe znaczenie właśnie w Nowym Testamencie na określenie lokalnego kościoła. We can open our Bibles from Matthew 16:18, where Jesus is saying that it's his church, his gathering.
możemy otworzyć na Mateusza 16:18, gdzie Jezus mówi, że to jest Jego Kościół. There is the revelation when from Peter and he replied, Jesus replied. Tutaj mamy objawienie, które otrzymał Piotr i Jezus odniósł się do niego. I also say to you that you are Peter and upon this rock I will build my church. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, a na tej opoce ja zbuduję mój kościół. You know, it was another word in the Greek and meaning gathering, and that was synagoge, like synagogue. W tym czasie było inne słowo, które określało zgromadzenie. To było synagoga albo synagoga. But Jesus used the word ekklesia. There is a Hebrew word behind that to make a difference that this is not Israel, this is church. Church and Israel are two different entities. Ale Jezus użył tutaj słowa eklezja, które reprezentowało hebrajskie słowo, ponieważ to nie Kościół to nie jest Izrael. Izrael jest czymś innym niż Kościół. You remember that Paul started churches, he went first to synagogue. Pamiętacie, że jak Paweł rozpoczynał Kościół, to najpierw szedł do synagog. And that basic meaning of that word is the gathering as well. I znaczenie słowa synagoga to jest również znaczenie zgromadzenia. But Paul used different word. Ale Paweł używał innego słowa. Because he didn't want to confuse Israel and church. Ponieważ on nie chciał mieszać Izraela i Kościoła. And that's how the Holy Spirit led how the Bible was written. So the right words are used. I tak w ten sposób Duch Święty prowadził to, aby było właściwe użycie tego słowa. Sometimes it's used of group of gatherings. Czasami jest ono używane na taką grupę zgromadzeń. Like local gatherings. Takich lokalnych zgromadzeń. Kościoły w Galacji. Or churches in Italy. Czy we Włoszech. But a good example is 1 Thessalonians 1:1, where it's the ecclesia of Thessalonica. Ale dobrym przykładem jest 1 Tesaloniczan 1:1, gdzie jest eklezja z Tesaloniki. So I have used a lot of my time to just have a short word study. Zrobiłem taki krótkie studium słowa. But I think like I really try to make the point that ecclesia is used for visible church, basically. Ale chcę tutaj właśnie podkreślić to, że słowo eklezja jest używane na określenie tego widzialnego kościoła. And it relates to physical attendance also. People are physically present in that. I odnosi się do takiej fizycznej obecności, że ludzie są fizycznie obecni, zgromadzeni razem. And I think I want to make the point now. I myślę, że chcę tutaj pewną rzecz powiedzieć. How that relates to the contemporary churches. Jak to się odnosi do współczesnych kościołów? You know, you had election in Poland, I guess last Sunday or last week or. W ostatnim czasie mieliście wybory w Polsce. And you have also like parliament. Macie parlament. But Halina is not there. Pastor Marius and others. Ale ja nie jestem tam ani. You're voting somebody there, and someone attends the parliament. You vote somebody, and he will be there. Głosowaliście i ktoś tam poszedł do tego. Hopefully your candidate is there. I miejmy nadzieję, że wasz kandydat się tam znalazł. But the church is not like that. Ale kościół nie jest taki. That someone is representing you in the church meeting. Że ktoś ciebie reprezentuje w kościele. But you need to be there by yourself. Musisz być w tym kościele sam. Democracy was a little bit different in the past days. They didn't have those. Everybody had access to the gathering. Like everybody has. Każdy miał dostęp do zgromadzenia. And I think like that word is used for the church that we need to be physically present in the church meetings.
Ja uważam, że to słowo jest użyte na to, że my potrzebujemy być fizycznie obecni, na taką fizyczną obecność na zgromadzeniu. Churches can meet in homes, that's okay. I kościoły mogą spotykać się w domu i to jest w porządku. But in principle you're called out from your home or business or work to have a separate time to be with the Lord and with other believers. Ale zasadniczo jesteś wywołany z domu, czy z pracy, czy z jakiegoś zajęcia, żeby mieć taki wyłączny czas, żeby spotkać się z innymi wierzącymi. I know that we can have a lot of good teaching from the internet. Wiem, że możemy mieć dużo dobrego nauczania z internetu. But internet teaching has at best complementary role. It's never substitute to the church. Ale to, co jest w internecie, może tak dopełniać to, ale nigdy nie jest zastępstwem za Kościół. Because that's what the Bible says. Bo to mówi Biblia. The word is saying that you're part of the church when you're physically present. Bo to słowo mówi, że jesteś częścią Kościoła, jeżeli jesteś fizycznie obecny. And it was for military service, so there is a spiritual warfare as well. I to było dla służby takiej też wojskowej, co możemy mówić, że dla takiej duchowej wojny. The broad word is that what I'm saying that hey, I'm going to the church. To co ja mówię, ja idę do kościoła. That's the absolutely wrong idea about church. I to nie jest jakieś takie złe participation is the right word. Ale lepsze jest takie, że uczestniczę. You're going there. Idziesz tam. And Jesus is our captain and we're saying, hi, I'm ready for service. I Jezus jest naszym kapitanem i zjawiasz się i mówisz, tak, jestem gotowy do służby. And then we're sent out from the church to military service to meet our daily challenges with Jesus Christ. And that's the spiritual warfare. I później jesteśmy wysłani z tego miejsca na tą służbę wojskową i to jest takie codzienne życie i wojna duchowa z Jezusem. Yeah, ecclesia meeting means that church is gathered and then we are scattered when we are in our workplaces. I to słowo oznacza, że my gromadzimy się, a później jesteśmy jakby tam rozproszeni. And that's Acts 1:8, we are testimonies there. I Dzieje 1:8 jesteśmy tam świadectwem. Only you can be in certain places at certain time. No one can replace you. Tylko ty możesz być w określonym miejscu w określonym czasie. Nikt nie może cię zastąpić. And then an internet thing. That you can receive teaching, but it should never be a substitute or replacement for the church. I jeszcze ta ważna rzecz, że możesz przyjmować nauczanie, ale to nigdy nie może być zastępstwem za Kościół. And I want to say a few things about ecclesia. I chcę powiedzieć jeszcze kilka rzeczy odnośnie ecclesii. It's never used for Israel. Nigdy nie zostało to użyte określenie na określenie Izraela. Never used of kingdom of heaven or kingdom of God. Czy królestwa niebieskiego czy Bożego. Never used of building. Nigdy nie dotyczyło budynku. Never used of denomination like Roman Catholic Church or Finnish Evangelical Lutheran Church. Czy denominacji jak Kościół rzymskokatolicki czy Kościół luterański fiński. The basic meaning is physical gathering. Zasadnicze znaczenie to jest takie fizyczne zgromadzenie. How much I have time? No, mam it's czasu. About out. Okay, 10 minutes. Okay. But then there is another figure of speech, which is the body of Christ. Ale jest również inne sformułowanie i to jest ciało Chrystusa. It has been presented in 1 Corinthians 12:12-27. I think we don't turn there. I jest ono tam przedstawione w 1 Koryntian 12:12-27. Nie będziemy tam odwracać. And that's the figure of speech. Of the universal church, invisible church. I to jest sformułowanie określające uniwersalny Kościół, ten niewidzialny Kościół. Including dead members. I również tam włączają się osoby, które zmarły, a były członkami. All church age believers. Więc to są wszyscy wierzący z wszystkich okresów. Regardless what is their local church or
if they even don't have the church in that sense. Bez względu na to, jaki był ich lokalny kościół, czy też, że na przykład nie mieli kościoła lokalnego. A local church should reflect that nature of the body of Christ. Kościół lokalny powinien odzwierciedlać uniwersalny kościół. And then we can learn some principles what it means to be in the local church. I możemy tutaj powiedzieć o kilku zasadach, co to znaczy być w kościele lokalnym. But if you want to think about what is the how to organize the local church. Jak zorganizować kościół lokalny, funkcjonowanie. Then let's look at the word ecclesia. Więc patrzymy na to słowo ecclesia. And definitely we need to gather together regularly. I zdecydowanie powinniśmy się spotykać regularnie. But I want to speak a little bit about church life before I'm closing. I przed tym, zanim zakończę, chciałbym troszkę mówić o życiu Kościoła. So, I have this point number 6 here. Więc tutaj ten punkt 6. I think that when we're reading the Bible, myślę, że kiedy czytamy Biblię, and based on the nature of the church, i w oparciu o naturę Kościoła, I think that total agreement of opinion or even doctrine is unhealthy cooperation. Uważam, że taka całkowita jednomyślność odnośnie opinii, a nawet doktryn, nie jest zdrowa. I have read some theology books like Systematic Theology or Survey of Doctrine. Czytałam takie teologiczne książki jak Teologia systematyczna czy Przegląd doktryn. What I have found that they have usually written for a certain time and for a certain group of people in a certain corner of the world. I tam odkryłam, że było takie sformułowanie, że to jest na pewien czas dla pewnej grupy osób w pewnym rejonie świata. And I'm thinking about, I'm not in a total agreement with Alistair McGrath, but he's updating his introduction to theology every 10 years. Ale nie zgadzam się całkowicie z what's the name? Alistair McGrath. McGrath, bo on tam wnosi swoje takie zmiany co 10 lat, co so he's not in a total agreement with himself. Więc sam ze sobą się nie zgadza tak w 100%. So because revelation from God. I on mówi, że to jest dobre. Yeah. On mówi, że to jest dobre. Yeah, but every 10 years he's updating that. And that's co 10 lat jest tam. I think opracowanie. Think that total agreement of doctrine is not really possible. I myślę, że takie całkowita zgoda co do doktryn jest tak naprawdę niemożliwa. But also similarity in organization and practice is also unhealthy. I podobnie również takie podobieństwo w organizacji i aktywności, w działaniach również nie jest zdrowe. Like how to organize the local church. Jak na przykład zorganizować funkcjonowanie kościoła lokalnego. Czy współpraca pomiędzy lokalnymi zgromadzeniami. Biblia nie mówi na ten temat. Like in many cases, I think like Paul has written letters to the churches, there are many elders. W wielu przypadkach Paweł pisał listy do kościołów, w którym było wielu starszych. But if you're reading elsewhere, we can think about that there needs to be at least one elder and one deacon in every church. Ale kiedy czytamy tam całą resztę, to możemy zobaczyć, że przynajmniej powinien być jeden starszy i jeden diakon w kościele. So churches are in different stages. Kościoły są w takich różnych stanach, położeniach. And so on. So Bible is not clear how to organize the local churches because they are so different. I Biblia nie jest tak jasno napisane, jak ma być zorganizowane lokalne zgromadzenie, ponieważ one są różne. But what I'm saying that union is a good thing. Ale to, co ja mówię, to jedność jest ważna. Union is a healthy affiliation without total agreement of opinion and doctrine. Jedność to zdrowe powiązanie bez
konieczności całkowitej zgody opinii czy doktryny. Affiliation comes to the Latin word fili, son. A to afiliacja pochodzi od słowa łacińskiego fili, syn. Like greater grace for outreach affiliation is sonship affiliation. Więc ta afiliacja kościoła Greater Grace to jest taka afiliacja synostwa. It's based on that there are spiritual fathers and sons and we are voluntary together. I jest oparte na tym, że są tutaj duchowi ojcowie i synowie i razem jesteśmy dobrowolnie. And there is a freedom. Jest wolność. Unity is also an important thing, both local church and cooperating with other churches. Jedność jest ważna w lokalnym kościele i też we współpracy z innymi kościołami. But it's in the heart level, unity of heart. Ale jest to na poziomie serca, jest to jedność serca. But in order to do something together, we need to have agreement of purpose. Ale żeby robić coś razem, powinniśmy mieć zgodę celu. We cannot pursue different things, otherwise we cannot walk together. I nie możemy tak wymuszać różnych rzeczy, bo inaczej nie będziemy mogli pracować razem. But unity always includes diversity in practice or rituals or how to organize church. Ale jedność również oznacza taką różnorodność praktyk, działań. And one form of legalism is that jedną z form legalizmu jest think to, that if I have organized my church this way, others need to do it the same way. Jest to, że tak sobie myślę, że uważam, że jeżeli ja zorganizowałem mój kościół w ten sposób, to inne kościoły też powinny być tak zorganizowane. Like obviously we can sing different songs in our churches. Oczywiście możemy śpiewać, to jest oczywiste, że możemy śpiewać różne piosenki w naszym kościele. Some churches are gathering collection. Cash, some are paying directly to the bank. Niektóre kościoły zbierają gotówkę, inne tam wpłacają na konto bezpośrednio. Some churches have introduction and sermon, and some don't have introductions. Niektóre kościoły mają, że jest wstęp i później kazanie, a niektóre nie mają tych wstępów. Some pastors are preaching book by book, and others topic by topic, and third group both. I jedni pastorzy głoszą księgę z księgi za księgą, inni temat za tematem, a jeszcze inni i to, i to. So diversity is a sign of healthy cooperation inside the local churches and how local churches are working together. Więc różnorodność jest takim zdrowym objawem tego, co dzieje się wewnątrz lokalnego kościoła i również pomiędzy kościołami. We cannot force others to think the same way, otherwise we will never have good rapture sense. I nie możemy zmuszać do tego, żeby inni myśleli tak samo, bo inaczej nie będziemy mieli dobrych dyskusji. Of course there are borders. We have certain reasons why we exist as local Greater Grace churches and why we're together as local. I oczywiście są granice i mamy taki powód, dla którego istniejemy my jako właśnie te kościoły lokalne Greater Grace i też inne. And one of them is eternal security. That's why we are existing as a church. I jednym z tych powodów jest to wieczne bezpieczeństwo, dlatego istniejemy jako kościół. And another thing is this dispensational thinking, that we don't confuse Israel and the church. And church and the kingdom of God. They are different entities. A inna rzecz to są właśnie, że rozróżniamy Kościół od Izraela i od Królestwa Bożego, że to są trzy różne rzeczy. I hope that this short introduction to the doctrine of church helps others to build on what has been presented here. Mam nadzieję, że ten rodzaj takiego wstępu będzie taką podstawą do tego, co tutaj będzie dalej mówione. I don't know. Maybe we don't have time for a question now, but... Może nie mamy czasu na pytania, ale... Będzie dyskusja. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, bless this word for our edification. Błogosław to słowo dla naszego zbudowania. So we can have unity. Abyśmy mogli mieć jedność serca. We can have union.
abyśmy mogli mieć też związek, unię. Regardless what is our background, where we are coming from. Odnośnie tego, jaki jest nasz, tak, skąd się wywodzimy. And help us to do the ministry of the church. I pomóż nam to wykonywać służbę Kościoła. By gathering regularly. Poprzez regularne gromadzenie się. And also being testimonies wherever is our life situations. I również poprzez bycie świadectwem w naszych sytuacjach życiowych. In the name of Jesus Christ, amen. W imieniu Jezusa. Amen.